jeszcze jak był mecz Ełku, to wyszedł tam na ławce, tak mówili, a nam pasuje grać ze Spójnią. Wydłużyliście sobie to. Ale dlaczego tak? Spójnia wam bardziej leży, albo Spójnia jest słabsza fizycznie? No właśnie wydaje mi się, że Spójnia jest słabsza fizycznie, a... Ale może być lepsza technicznie na przykład, no albo rzutowo. Ale Ełk też bardzo gra dużo zasłon, a jest bardziej fizyczna, a my jesteśmy właśnie drużyną mniej fizyczną, a bardziej techniczną, więc nam właśnie bardziej pasuje grać ze Spójnią. Właśnie tak. Ale słuchaj, też trzeba mieć dzień, że w którym się dobrze, że wszystko siedzi i wszystko wpada, prawda? A jaki twój do tej pory mecz tutaj na tych finałach albo w przeciągu całych rozgrywek tych mistrzowskich ćwierćfinałowej, półfinałowej? Z którego meczu byłeś najbardziej zadowolony? Właśnie dzisiaj, bo dzisiaj rzuciłem 11 punktów, a dzisiaj mi się akurat trójki nie udało rzucić, ale często rzucam. No to elegancko jest. Słuchajcie, za chwileczkę Sohan przyjeżdża do Polski na zgrupowanie. Jak myślisz właśnie, Sohan Jeremy, ile on może średnio rzucać Polsce na sparingach i już potem na turnieju w Hiszpanii? Może tak około nawet 20 punktów nawet tak? Może. A ile zbiórek będzie dawał? Nie wiem, tak z 10-15, coś około tego mi się wydaje. Polska ma szansę awansować na olimpiadę? Na pewno. Na pewno. Tak jak wy zagrać w finale? Tak. Każdy ma szansę. A jak oceniacie tutaj te drużyny, co się nie dostały do czwórki? Kto miał takiego największego pecha? Wydaje mi się, że Żubry, bo Żubry też są bardzo dobrą drużyną. No i właśnie bardzo... A w tamtej grupie? W tamtej grupie? No Łańcut chyba, bo Łańcut... Bo my właśnie przegraliśmy z Łańcutem i to bardzo tego żałujemy. A na czym musicie jeszcze teraz dużo pracować? Żeby poprawić swoje umiejętności? No... Poprawić grę, no... Ustawienie w ataku, bo słabiej gramy w ataku w finałach. A wasz trener skąd pochodzi? Nie wiem. Z Kędzierzyna Koźla. A grał kiedyś w basket? Grał, w Anwilu grał. A czasami na treningach z wami pograł? Albo konkursy robi z wami jakieś rzutowe i sam bierze udział? Tylko na obozie, w Choceniu. Mamy to w sierpniu, mamy. A pamiętacie Machenia, finał mistrzostw Polski w Komorowie, rocznik 2008, które mieli miejsce? Chyba trzecie? Drugie. Byłem. Wtedy cztery drużyny z Mazowsza były na podium. Pierwszy był Komorów, drugi był Machynia, trzeci był Pruszków, a czwarty Żerle. To było wtedy, całe Mazowsze rządziło. Ale Mazowsze cały czas dobrze gra. No zobaczymy. Słuchajcie, na końcu możecie kogoś pozdrowić, powiedzieć coś o swoich marzeniach, idolach. Kto wygra NBA, kto będzie miał MVP finałów NBA, kto w Polsce wygra Sopot czy Szczecin? Moim zdaniem wygra Szczecin. Moim ulubionym koszykarzem jest LeBron James. Co jeszcze miałem powiedzieć? Według mnie wygrają Lakersi razem z Luką Doncicem. Jeszcze pozdrawiam siostry, której nie ma, i moją rodzinę. Ale kochasz siostrzyczkę, nie? Bardzo kocham. A duża mamusie? Tak, też. Tu macie po wróżbie, otwórzcie szybciutko i zobaczcie, co wam przyniesie wróżba. Może będzie pisało, że będziecie mieli złoto. Wyłam to tak, złamę jak rogal. O. I czytamy. Ty pierwszy. Z jednej strony jest polski, drugi angielski. Wkrótce kwestie twojej przyszłości kariery rozwiążą się pozytywnie. Bardzo szybko zmieni się krąg twoich znajomych. Dziękuję za okrzyk. Play hard! Możecie zjeść, to jest jadalne.